Przepowiednia, którą zaraz usłyszycie, pochodzi z książki księdza Grzegorza Augustynika wydanej w 1915 roku pod tytułem Mała Sybilla Polska, czyli Przepowiednie różnych pobożnych mężów. Kiedyś w Poznaniu wychodziło pisemko pod tytułem Świat duchów, w którym były umieszczone różne niezwykłe zjawianie się duchów oraz przepowiednie. Z tych podaje następujące. W roku 1692, dnia 8 września na 2 godziny przed zachodem słońca, w dzień zupełnie pogodny, o mile od Kłobucka, dwaj reformaci z klasztoru wieluńskiego, kaznodzieja Teofil Średziński i braciszek Ludwik Malaszewski, powracając z Częstochowy pieszo, zobaczyli na niebie niezwykłe zjawisko, które pod przysięgą powróciwszy do klasztoru opowiedzieli i w kronikach klasztornych opisali. Między zachodem a południem stał Polak uzbrojony, miernego wzrostu, trzymał obiema rękami szablę, wcale jej nie dobywając, obok niego wznosił się orzeł biały. W stronie południowej, blisko Krakowa, ukazała się osoba w peruce na głowie i stanęła po prawej ręce stojącego Polaka. Przy tej osobie były dwie szpady na krzyż złożone, otoczone wkoło gałązkami, z tyłu zaś za tą osobą było liczne wojsko. Po lewej stronie Polaka stanęła osoba poważna, przyjemna, we włosach własnych, pięknie uczesanych, mająca za herb lilię, wojsko jej było mniej liczne, niżeli osoby pierwszej, i to stojącego Polaka otaczało powoli. W środku, jakoby od Śląska, pokazała się osoba trzecia poważna, siedząca na tronie, przy niej orzeł dwugłowy czarny i bardzo pilnie przypatrywała się dwóm pierwszym osobom, otaczającym wojskiem Polaka. Niżej, daleko od zachodu słońca, pokazała się czwarta osoba na wspaniałym tronie siedząca z twarzą ogromną, wojenną. Przed jej tronem stał okrutny lew, a ten z otwartej paszczy wyrzucał płomień coraz bardziej się szerzący. Wokoło tej czwartej osoby gromadziło się bardzo wielkie wojsko. Nie można było zmiarkować, czy płomień buchający z paszczy lwa uderzał na Polaka, lecz widać było dokładnie, że cały obłok z tym widowiskiem prosto ciągnął w stronę Krakowa. Te dwie osoby siedzące na tronach, jedna od Śląska, druga od Zachodu, wkrótce powstały z wojskiem ludzi, jakby z różnych narodów zebranych, przeciwko osobie stojącej po lewej stronie Polaka, wskutek czego stało się wielkie zamieszanie. W innym miejscu z daleka pokazały się różne osoby częścią po polsku, częścią po cudzoziemsku ubrane, które niby wzajemnie oddawały sobie listy, które czytały z wielkim smutkiem i zadziwieniem. Gdy się to dzieje, zjawia się inna osoba z różnym ludem, blisko Krakowa, jakoby przy granicy węgierskiej stojąca i uderzyła na osobę po prawej ręce Polaka stojącą i wstępnym bojem obydwa wojska mocno się starły, Polak zaś stał, jak przedtem smutny i za szablę trzymający. Osoby walczące z sobą odstąpiły na moment z wojskami, grożąc sobie wzajemnie, lecz niedługo znowu porwały się i mocno się biły. W tej wojnie dość długo trwającej, można było doskonale rozpoznać Niemców, Tatarów, Kozaków i różnie ubranych żołnierzy. Widać było z karków spadające głowy, jednych rannych, drugich zabitych i upadających, płynącą krew i konie ludzi tratujących, artylerię żywo krzątającą się około nabijania armat. Ogień wydany błyskał się i jaśniał, huk armat i ręcznej strzelby słyszeliśmy i całe to straszne widowisko rozeznać tak było można dokładnie, jakby na ziemi ta cała wojna się odbywała. Temu zaś wszystkiemu przypatrywała się pilnie osoba siedząca na tronie nad Śląskiem z orłem dwugłowym czarnym, a nawet rozeszły się wojska na różne strony. Osoby zaś wszystkie zniknęły, zostawiwszy smutne pobojowisko i jakoby wielkie spustoszenie kraju. Na miejscu zaś, gdzie siedziała osoba z orłem dwugłowym, wyrósł teraz pniak z gałęzi zupełnie obcięty, obok którego stał sam Polak, ale bardzo smutny i frasobliwy. Po tym wszystkim pokazała się w obłoku w stronie południowej prześliczna pani w płaszczu błękitnym. Od jej twarzy i rąk złożonych rozchodziła się jasność, która oświetlała cały obłok. Naprzeciw tej prześlicznej pani opodal widać było inny obłok, w którym stanęła prześliczna dziecina, okrąg świata w ręku trzymająca. Do nóg tej dzieciny począł się nachylać obłok z ową przecudną panią, a zbliżywszy się zupełnie prześliczna pani, niski pokłon oddała dziecinie, wskazując ręką na smutnie stojącego Polaka i przy nim stojący obcięty pniak. Dziecina jakby wysłuchała prośby owej pani, podniosła prawą rączkę do góry i wyraźnie znakiem krzyża pobłogosławiła Polaka i pień obcięty, który zaraz okrył się gałęziami i liściem zielonym. Polak rozweselił się mężnie, pochwycił za pałasz, a orzeł wzbił się do lotu. Po tym wszystkim ujrzeliśmy w obłokach ogromny okręt, na nim mąż poważny z wielkim tłumem usługujących.
Do okrętu wsiadła owa prześliczna pani w błękitnym płaszczu z dzieciną i ów mąż poważny i w ten moment wszystko z oczu nam zniknęło. To widzenie naprowadza na myśl biedną Polskę, niszczoną różnymi wojnami, zeschła jak suchy pień drzewa, ogołocona ze wszystkiego przez najeźdźców i cały naród smutny, bezradny. Lecz Najświętsza Maryja Panna modli się za nią do boskiego swego Syna i przyjdzie czas, gdy Polacy całym sercem przylgną do Łodzi Piotrowej, to jest do Kościoła Świętego Katolickiego, zjednoczą się pod jego sternictwem. Pan Jezus im pobłogosławi, że odżyją i okryją się jak drzewo liściem. To jest dobrymi czynami ich orzeł biały powiewać będzie na sztandarach i spokojnie do wieczności popłyną. Jak oceniasz i interpretujesz usłyszaną przepowiednię? Podziel się swoją opinią w komentarzu pod filmem.